Jak wyglądały przygotowania do imprezy? Burzliwie, długo, męcząco. Czy tak, no impreza zaczęła być przygotowana już w lutym tego roku, więc względnie wcześniej jak na większość imprez startupowych w Polsce, które najczęściej organizowane są w 3 tygodnie. Kiedyś by taką już zrobili. To tutaj było dużo czasu, aczkolwiek też wiele czynników było na ostatnią chwilę. Tutaj duży ukłon w stronę różnych partnerów, ale Startup Weekend jest imprezą, która ma jakąś swoją organizację już narzuconą z góry. Jest cały przewodnik, taki user guide, dostaje się go po zapisaniu się i zatwierdzeniu. Aby organizować Startup Weekend, jedna z osób, która organizuje, musi uczestniczyć też w Startup Weekendzie wcześniej. Czyli gdzieś na świecie trzeba się przejechać i po prostu uczestniczyć w Startup Weekendzie. Pozostałe główni organizatorzy muszą mieć na swoim koncie także organizację lub współpracę z imprezami związanymi ze startupami. Nie może być to tak po prostu przypadkowe osoby, które chcą coś zrobić. W Startup Weekendzie uczestniczyła Kamila w Startup Weekend Cambridge. A no, Krzysztof Ubik, wiadomo, ma za sobą już mentorowanie, uczestniczenie w setkach pewnie imprez, jeśli chodzi o startupy. No, ja miałem przyjemność przy DemoCampie w 2010 roku. Co jeszcze można powiedzieć? Ten user guide narzuca tu bardzo wiele. Określa rolę sponsorów, to co można, to czego nie można, ile w danych pakietach można mieć, nie wiem, roll-upów, ulotek, wszystko. Po prostu to jest narzucone odgórnie. Przede wszystkim nacisk jest położony na to, aby uczestnik był zadowolony. Tu nie chodzi o nagrody końcowe, zresztą nawet ten user guide może nie wymusza, ale sugeruje, żeby nagrody były drobne i było ich mało. Co chyba nam trochę nie wyszło, ale nieważne. Tak samo określa to, jak dobierać partnerów, czyli co byłoby dobre. Wiadomo, że są pewni partnerzy narzuceni odgórnie, ale nie są to partnerzy tylko wirtualni, dlatego że są. W naszym przypadku jest to Hack Forward, który, jak ktoś widział prezentację lub pewnie zobaczy na dzienniku internautów, będzie wspierał projekty, które powstają podczas Startup Weekendu w Warszawie i dzięki temu mogą zyskać jakąś promocję na świecie. Jak oceniasz poziom startuperów? Póki co to jest ciężko stwierdzić. Poziom startupów okaże się dopiero w prezentacjach finałowych. Ja muszę osobiście przyznać, że miałem dużo obaw, jeśli chodzi o to, czy osoby zgrają się w pary albo w grupy bardziej. Bałem się tego, że jeśli ktoś nie będzie mógł rozwijać swojego pomysłu, obrazi się i zmieni, że tak powiem, miejsce pobytu na dom. Okazało się, że jednak bardzo wiele osób zdecydowało się pomóc i rozwijało projekty. Nie cudze. Czasami są przypadki, że ludzie współpracują ze sobą, tak jak już pisałeś w relacji drugiego dnia, więc chyba jest dobrze, fajnie. Największą naszą porażką, którą strasznie żałujemy, jest to, że nie zdążyliśmy się dogadać z Foursquare'em. Chcieliśmy zrobić specjalnego badge'a, żeby po 3 dniach czekowania się codziennie można dostać specjalny badge Startup Weekend Warsaw. I to jest porażka na pewno. A inne? Na pewno były problemy z cateringiem. Są drobne problemy z internetem, który trzeba co jakiś czas resetować access pointy. Mentorzy byli zaskoczeni tym, że jednak była większa otwartość ludzi na wiedzę i na chęć rozmowy niż to wcześniej wynikało z innych imprez. Słuchali ich, proponowali to, co było proponowane, nawet było brane pod uwagę nie w ramach takiego, tak oczywiście, tylko było to na zasadzie faktycznie, teraz to sprawdzimy, za chwilę będzie. I nagle się pojawiali z powrotem, okej, sprawdziliśmy to, faktycznie miał pan rację, zmieniamy to, a jak będzie, jeśli zrobimy to w ten sposób. I chyba dobrze. My to raczej nam mówili, jeśli chodzi o organizację, że jest fajnie, że jest catering, że jest internet i że jest prąd. Takie trzy podstawowe rzeczy, które wcale nie są takie oczywiste. Czy wszyscy mentorzy dopisali? Dobierając mentorów, nie braliśmy osób, które są zazwyczaj, aż tak powiem, podczas takich imprez. I niestety nie jestem w stanie określić przyczyn nieobecności pewnych osób, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że są zajęte osoby, mogły mieć jakieś inne plany, które akurat się zmieniły terminowo i wypadły. No, na pewno ja mogę już zaprosić na DemoCamp w listopadzie, którego będę zajmował się PR-em. To mogę na razie powiedzieć.